Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. To jest Szczecinecki Program Samorządowy, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj zastępca burmistrza miasta, pan Daniel Rak. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Na początku chciałbym, żebyśmy poruszyli temat istotny, myślę, dla kierowców poruszających się po centrum Szczecinka. Na jednej z ulic, na ulicy Wojska Polskiego, ma zmienić się organizacja ruchu, więc powiedzmy o szczegółach, jak ma wyglądać nowe poruszanie się w tym rejonie, jak to planujecie. No tak, rzeczywiście. Temat bardzo ważny, bo większość kierowców jeździ po prostu z przyzwyczajenia, pewne odruchy są naszymi tutaj przyzwyczajeniami i tak się dzieje. Rzeczywiście trzeba o tym mówić, trzeba zwracać uwagę, bo poza tą organizacją ruchu, którą my będziemy za chwilę wprowadzali, to jednak warto o tym powiedzieć i uprzedzić, co za kilka dni stanie się faktem. Mówimy tutaj o zmianie organizacji ruchów praktycznie w ścisłym centrum. Chodzi o ulicę Wojska Polskiego, bo tutaj ta zmiana organizacji ruchu poprzedzona jest przede wszystkim remontem tej niedługiej ulicy, tak można było powiedzieć. Jeżeli chodzi o zakres, to w całym pasie drogowym wykonaliśmy już do tej pory przebudowę ciągów komunikacyjnych pieszych, z czego ta ulica, która do tej pory funkcjonowała jako droga dwukierunkowa, według założeń i projektowych, i tej organizacji ruchu, która jest stworzona, będzie ulicą jednokierunkową, z tym, że w tym szerokim pasie chcielibyśmy uzyskać dodatkowe miejsca postojowe. Tylko przypomnę, przy ulicy Wojska Polskiego z jednej strony funkcjonuje przedszkole, której zaplecze ogródek znajduje się po drugiej stronie ulicy. Z kolei też przylega Kościół Najświętszej Maryi Panny też do ulicy Wojska Polskiego. I wiemy o tym, że ta ulica, przede wszystkim miejsca postojowe na tym krótkim odcinku, w zależności od pory dnia, są bolączką i piętą achillesową. No wiadomo, rodzice przywożą dzieci do przedszkola, odbierają je, są uroczystości w kościele, czy to niedziela, czy jakieś inne. Naprawdę, miejsc parkingowych tam brakuje. Stąd też pokusiliśmy się o takie rozwiązania, żeby jedną ze stron ciągu pieszego po prostu przeznaczyć jakby pod i część ulicy przeznaczyć pod miejsca postojowe. Tam też zostanie po wykonaniu nakładki, która jeszcze jest niewykonana, oznakowanie poziome tak zwane, czyli wymalowane zostaną pasy. Są wykonane już krawężniki najazdowe, czyli samochód, który będzie jechał i chciał będzie się tam kierowca zatrzymać, zgodnie z tą oznakowaniem będzie mógł zaparkować samochodem pod kątem 45 stopni. Tych miejsc w ciągu tej krótkiej ulicy uzyskamy ponad 30. Wydaje mi się, że to jest takie minimum, które z jednej strony należy się tutaj do tych rozwiązań parkingowych, z drugiej strony wiemy, że warunki techniczne nie pozwalają na osiągnięcie większej ilości. Natomiast wracając do tematu, tak, za chwilę mam nadzieję, że zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa, warstwa ścieralna i wykonamy oznakowanie. Wówczas ta organizacja, którą wprowadzimy, będzie wyglądała w ten sposób, że jadąc ulicą Rzemieślniczą, czyli od ulicy Wyszyńskiego w kierunku parku, będziemy mogli skręcić w prawo w ulicę Wojska Polskiego, później Powstańców Wielkopolskich na przykład skręcimy w prawo po to, żeby dojechać do Emilii Plater, bo ta ulica też będzie ulicą jednokierunkową. Więc mówiąc tak obrazowo, powstanie takie duże rondo, i zarówno ulica Wojska Polskiego, jak i Emilii Plater, dwie ulice, które funkcjonowały i jeszcze dzisiaj funkcjonują jako dwukierunkowe, będą ulicami jednokierunkowymi. Mi się wydaje, że tutaj nadrzędne rzeczy, które tutaj przeważyły, to jest właśnie lokalizacja miejsc postojowych i ten remont, który dzisiaj realizujemy. Przebudowa chodników została już zrealizowana, zapłaciliśmy za to 107 tysięcy złotych. Podobna kwota jest przewidziana na wykonanie tej nakładki. Pozostała część, która to już niewielkie koszty związane z oznakowaniem i wprowadzeniem tej nowej właśnie organizacji ruchu. To przy okazji zapytam, ponieważ no nie ukrywajmy, w kilku miejscach w Szczecinku jest podobna sytuacja. Też dochodzą informacje od kierowców, którzy w niektórych miejscach może widzą, że jest ciasno. Na przykład tak jest u nas, jak dojeżdżamy do pracy, to widzimy, że czasami ten ruch jest dość ciasny. Chciałem zapytać, czy gdzieś jeszcze rozważacie zmianę tej organizacji ruchu, żeby wprowadzić to troszeczkę inaczej? Znaczy, dużo tutaj wpływa wniosków od kierowców i one są analizowane przez Wydział Komunalny. Zgadzam się, tak, tutaj jeżeli chodzi o Ogrodową i Podwale, tutaj też mieszkańcy nam zwracali uwagę na temat, chociaż też była taka jedna z propozycji, bodajże z tego co dobrze pamiętam, wprowadzenia też ruchu właśnie jednokierunkowego, czyli przy zjeździe z Jana Pawła można było jechać Podwalem w kierunku Starego Blaszaka, w jednym kierunku taka była propozycja, później w lewo Ogrodową i można było też tutaj między sklepem a Jana Pawła przejechać tunicą. Tutaj nad tym problemem, z tego co pamiętam, ten problem był rozważany przez komisję
organizacji ruchu i tutaj właśnie uznano, że słabym punktem w tej całej komunikacji jest parking i samochody, które są zaparkowane oraz przepustowość właśnie tego parkingu, który jest bezpośrednio między Jana Pawła a sklepem bodajże Lidl. I tutaj wprowadzono tam oczywiście zakazy postoju samochodów, natomiast no, różnie jest z egzekwowaniem tych znaków. Widać, że po prostu no, nasi kierowcy troszeczkę każdy, wydaje mu się, że na chwilę się zatrzyma, załatwi sprawę i problemu nie ma. Natomiast to rzeczywiście... A dla innych poruszających się ten problem się no wtedy właśnie, pojawia. No właśnie, no pan redaktor tutaj zaznaczył i podnosi taką kwestię. Mi się wydaje, że do tematu trzeba wrócić, tak? Bo naprawdę te przepustowości można naprawdę fajnie zorganizować. Ta organizacja ruchu, oczywiście ona, no, każda zmiana jest niemile widziana przez kierowców. Ja osobiście też jestem kierowcą, przyzwyczajam się do pewnych znaków. Człowiek jeździ na pamięć, zamyśli się i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście na to będziemy zwracali uwagę i będziemy chcieli informować właśnie chociażby w takich programach jak w tej chwili, żeby uprzedzać i wychodzić krok do przodu. Zupełnie zmieniając temat, w ostatnich dniach w jednym ze szczecineckich mediów pojawiła się informacja związana z opinią jednego z kandydatów na burmistrza odnośnie reaktywacji dashboardu Wielimia. Pojawił się tam też wątek Akademii Piłkarskiej. Bardziej o ten wątek Akademii Piłkarskiej chciałbym zapytać, jak pan się do tego odniesie. No tak, no bo to są naczynia połączone, bo chyba pytanie dotyczyło przede wszystkim prowadzenia przez, hipotetycznie zakładając te były już niefunkcjonujące kluby, dzieci i młodzieży. Generalnie uważam, że piłka seniorska, ona jest jakby dedykowana do innej przestrzeni, tutaj samorząd jakieś ograniczone ma kompetencje. Oczywiście można wspierać miejski klub piłkarski i ja osobiście jestem za tym, żeby w mieście, w budżecie zawsze znajdowały się środki na futbol dla seniorów, natomiast najważniejszym naszym zadaniem generalnie jest prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą i tutaj ja uważam i uważałem i będę uważał, bo tego zdania nie zamierzam zmienić, że samorząd powinien się aktywnie włączać w sport dzieci i młodzieży. My żeśmy tutaj też od wielu lat poprzez programy dofinansowujemy bardzo mocno stowarzyszenia. Ale wracając do piłki nożnej, bo do Akademii Piłkarskiej, bo ona w tym roku naprawdę ma już jakby taki okrągły jubileusz, mianowicie dziesięciolecia. 10 lat już Akademia Piłkarska funkcjonuje w Szczecinku. Właśnie w tym stowarzyszeniu tam zostały jakby połączone siły dwóch klubów i te dzieci, biorąc pod uwagę i demografię, wyprzedziliśmy pewne skutki demograficzne, na które nie mamy wpływu, tak? Ilość dzieci, populacja się zmniejsza, powstała jedna fajna akademia piłkarska. Później oczywiście na przełomie funkcjonowania były różnego rodzaju zawirowania, niemniej jednak dzisiaj ta akademia piłkarska dobrze funkcjonuje. W tej akademii uczy się grać w piłkę prawie 400 zawodników. No i cóż tu dodać, ja po prostu nie chciałbym, żeby piłka nożna była takim elementem gry politycznej i żeby tutaj polityka zdominowała akurat tą przestrzeń z klubu dziecięcego. Ja osobiście też grałem tutaj w jednym ze szczecineckich klubów, w tym starym właśnie systemie i grałem w klubie Wielim. Miałem kolegów w szkole, którzy grali w klubie Dashboard i tak naprawdę te drużyny w zależności od rocznika były lepsze, słabsze. Nigdy naprawdę takiej ciągłości szkolenia nie szło zapewnić. Kiedy graliśmy dobrze w piłkę, kiedy mieliśmy z tego frajdę, kiedy byliśmy silni, wtedy, kiedy graliśmy pod szyldem szkoły, tak? Kiedy w jednej drużynie grali zawodnicy z jednego klubu i z drugiego, kiedy te klubowe koszulki zostały w szatni, kiedy ubieraliśmy, tworzyliśmy drużyny po prostu pod szyldem, czy to był ogólniak, czy to był mechanik, naprawdę te drużyny wówczas dobrze wypadały. My jako miasto mieliśmy swoją drużynę, tak? I dzisiaj ja uważam, że ten model, do którego doszliśmy, właśnie jest jakby zrealizowaniem tych jakby wcześniejszych naszych spostrzeżeń. Wielokrotnie zastanawialiśmy się po zakończeniu tej swojej przygody z piłką, dlaczego tak jest i dzisiaj wydaje mi się, że ta Akademia Piłkarska jest dobrym kierunkiem. Wydaje mi się, że nie ma co te drzwi wyważać, nie ma co tego psuć. Uważam, że trzeba
wspierać Akademię. My jako szczecinczanie musimy tutaj grać w jednej drużynie. Nasze dzieci ze Szczecinka powinny grać też w jednej drużynie. My powinniśmy jechać na zawody, my powinniśmy wygrywać z zawodnikami z innego miasta. Tak? My, piłka nożna i nawet ta w wydaniu dziecięcym może być też taką dobrą, pozytywną wizytówką, ale ona będzie tylko wtedy dobra, jeżeli to będzie jedna drużyna Szczecinek. Myśli pan, że w tej Akademii wszystko zmierza w takim kierunku, że za kilka lat ci młodzi piłkarze będą wyjeżdżać ze Szczecinka, a będą trafiać do Koszalina, do Szczecina, do tych większych ośrodków piłkarskich? Tak się już w tej chwili zaczęło dziać. Tak? No, po 10 latach funkcjonowania system szkolenia się zmienia. Dzisiaj dzieci, które zaczynały, miały 7 lat, dzisiaj mają 17. Tak? Za chwilę wejdą w wiek seniora. Zaczną naprawdę, jedni zaczną wyjeżdżać, uczyć się na uczelniach, jakaś grupa zostanie, inna wróci. Także przy takich dużych populacjach, 400 zawodników, na pewno za jakiś czas zachowamy się takich od podstaw wychowanych w Akademii Piłkarskiej zawodników. No tak jak powiedziałem, 10 lat to naprawdę długi okres. Ja pamiętam jeszcze na samym początku, jak łączyliśmy te kluby, Michał Ponichtera, pierwszy tutaj trener, koordynator, później Piotr Sajdak, później Tadek Data. To są osoby, które tutaj mnóstwo serca włożyły w Akademię Piłkarską, koordynowały tutaj te zadania. Wszyscy naprawdę oddawali serce. Można dzisiaj po 10 latach tym wszystkim trenerom tutaj i trenerom, i koordynatorom podziękować. A uważam, że naprawdę to jest dobrze dzisiaj zarządzane stowarzyszenie. Ma nowego, młodego prezesa, Szymon Bibik, któremu życzę powodzenia. Niech po prostu dalej prowadzi tą Akademię w takim kierunku, jak założył. No właśnie, bo bazę mamy te boiska treningowe, mamy, myślę, sprzęt, więc jeżeli trenerzy też będą na odpowiednim poziomie, no to chyba trzeba się spodziewać, że no to wszystko będzie szło w dobrym kierunku. No tak, to naprawdę, żeby wychować dobrego zawodnika, no to trzeba założyć ten system szkoleniowy, trzeba zabezpieczyć mu warunki i meczowe, i treningowe. My dzisiaj, tak jakbyśmy chcieli podzielić ten klub, no to wiadomo, tych środków będzie mniej, chociażby same wyjazdy, ponoszenie kosztów związanych z meczami, to wszystko będzie po prostu, koszty nam będą rosły, populacja się nie zwiększy. Nie ma co tutaj udawać, tak? To jest jakiś ograniczony zbiór młodych piłkarzy, młodych talentów, mam nadzieję, i niebawem będzie coraz głośniej o tej Akademii, bo tak jak mówię, no, trenerzy szkolą się, Akademia cały czas stawia właśnie na doszkalanie, także trenerów na to są środki w budżecie Akademii. Także mam nadzieję, że niebawem pierwsze perełki ze Szczecinka gdzieś na ekstraklasowych boiskach zaświecą. Jako fan sportu też mam taką nadzieję. Myślę, że na dzisiaj to możemy zakończyć. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. A państwu dziękuję za uwagę.